Słowo Boże w księdze Daniela, 4 rozdział, 11 werset mówi: wołał donośnym, donośnym, wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Księga Daniela, 4 rozdział, 11 werset. Tylko Duch Boży może wyjaśnić Słowo Boże. Tak mówi nam Słowo Boże. Słowo Boże podaje nam bez komentarza proklamację Nabuchodonozora, mowę naprawdę zupełnie inną od tych, które zwykle wygłaszają głowy państw. Składa się ona raczej ze świadectwa złożonego przed wszystkimi mieszkańcami świata. Na naszą miarę nie bójmy się głośno mówić o tym, co Pan dla nas uczynił. Zanim król złożył świadectwo wiary, zaczyna od przypomnienia swojego poprzedniego stanu. Żył w spokoju, jak mówi Księga Daniela, 4 rozdział, 4 werset. Ale był to zwodniczy spokój. Rozkwitał, ale życie człowieka nie polega na jego dobrach, jak dokumentuje nam to Ewangelia według Łukasza, 12 rozdział, 15 werset. Wszystko, co Najwyższy Bóg włożył w jego ręce, służyło jedynie karmieniu jego pychy i samozadowolenia. Aby wyrwać go z fałszywego poczucia bezpieczeństwa, został mu zesłany sen, który szczęśliwie go przeraził i niepokoił, o czym czytamy w Daniela 4 rozdział 5 werset. To zbawienny strach. Niepokój jest często pierwszym znakiem, że Bóg działa w sumieniu. Po raz kolejny dopiero po wyczerpaniu wszystkich ludzkich zasobów, magów, astrologów, chaldejczyków i wróżbitów i kiedy ich bezsilność została zademonstrowana, podobnie jak czytamy w 2 Tymoteusza 3:9, Nabuchodonozor jest gotowy zaakceptować interpretację Daniela. Dostrzega w nim ducha świętych bogów, jak to zresztą podobnie czytamy w 1 Mojżeszowej 41:38. Tylko Duch Boży może wyjaśnić Słowo Boże. I to mamy udokumentowane w 1 Koryntian 2 rozdział 11 werset.